Warto przypomnieć, że w tym roku mija 50 lat od odkrycia budowy DNA. DNA to jest coś, w czym zapisana jest informacja o białkach produkowanych przez każdy organizm. Gen to jest pewne uproszczenie, genetycy mają dużo definicji genów, ale gen to jest odcinek DNA. DNA to jest taka bardzo długa cząsteczka, w naszych komórkach całość ma ponad 2 metry, która koduje białko. I 50 lat temu wykryto, jaka jest budowa DNA, potem wykryto, w jaki sposób w DNA są zapisane informacje o białkach, i potem tak naprawdę trudno było coś z tym zrobić. I te dwa punkty ostatnie to są techniczne rzeczy, które rozwijały się w latach 70. i 80., które umożliwiły te rzeczy, które Państwo mają w gazetach, że mamy gen na coś tam. Do końca z tym genem na coś tam to ja pokażę, że nie, tak nie jest, ale można mieć gen. Najważniejszym narzędziem genetyków są rodowody. Rodowód to jest prześledzenie, w jaki sposób jakaś cecha, to może być zwijanie języka w trąbkę, grupa krwi, czy ucho jest odstające, czy nie, i czy włosy są kręcone, czy nie, ale może to być też choroba genetyczna, jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. I są pewne reguły, które nam mówią, też nie będę w to wnikała, czy to jest jeden gen, wtedy jak gdyby w pewien charakterystyczny sposób to przechodzi z pokolenia na pokolenie, czy może to jest więcej genów. I mamy coś, co jest niesłychanie pomocne dla genetyków, ale nie dla nas zostało stworzone. Są to bliźnięta jednojajowe. Bliźnięta, proszę Państwa, są dwóch rodzajów. Takie, które, że tak powiem, ponoć własne matki czasem mylą, czyli bliźnięta bardzo takie same, które powstają przez podział jednego zarodka i które są genetycznie dokładnie takie same. I są bliźnięta dwujajowe, które są często dwóch różnych płci. Połowa jest z dwóch różnych płci, ale bywają też, powiedzmy, tej samej płci, ale podobne są do siebie tak jak normalne rodzeństwo, czyli nie są identyczne. I jeżeli coś jest powodowane wyłącznie przez geny, to w 100%, jeżeli jedno bliźnie jest chore, to drugie bliźnie jest chore, lub jeżeli jedno bliźnie ma niebieskie oczy, to drugie bliźnie ma niebieskie oczy. I ja wybrałam parę takich przykładów dla Państwa. Teraz co to znaczy MZ i DZ i co to są te procenty? MZ to są bliźnięta monozygotyczne, czyli jednojajowe, DZ to są dwujajowe, a procenty to znaczy, że jeżeli jedno bliźnie ma chorobę, to drugie bliźnie też. I widzą Państwo, że zawsze zgodność jest większa u bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych, czyli geny mają duże znaczenie. Natomiast rzeczy, które tu wybrałam, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu pierwszego, to jest ta tak zwana młodzieńcza, gruźlica, schizofrenia, choroba wieńcowa, czy rozszczep wargi podniebienia, zostawmy nowotwory, bo to jest zbyt skomplikowane, to nie są cechy warunkowane wyłącznie przez geny, aczkolwiek geny mają na to pewien wpływ. Wszystkie choroby mają komponentę genetyczną. Łatwo w tej chwili, stosując te techniki, o których tam wcześniej wspomniałam, ustalić i znaleźć, wyodrębnić, zanalizować geny dla prostych chorób, gdzie na pewno wiemy z rodowodów, że chodzi o jeden gen. Ale znacznie trudniej jest, jeżeli taka sama choroba jest powodowana przez różne geny, tak jest na przykład z chorobą Alzheimera. Jeszcze trudniej jest, jeżeli określenie choroby jest trudne, tak jest na przykład z schizofrenią, gdzie ta klasyfikacja jest trudna, gdzie prawdopodobnie geny mają rolę, ale nie tylko, ale na pewno nie jest to jeden gen. Stąd też publikacji o genach na schizofrenię jest od groma, ale nikt nie ma geny takiego w ręce i wie, co on robi. I największe problemy są z chorobami wielogenowymi. To są choroby, gdzie wiele genów ma w naszym organizmie, predestynuje nas do pewnych, no nie wiem, funkcji metabolicznych, pewnych podatności, ale tak naprawdę to interakcja tych genów, których na ogół nie znamy, i od tego, jak naszego trybu życia, wpływów środowiskowych powoduje to, czy zachorujemy, czy nie zachorujemy. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałam powiedzieć o genach. Gen to jest coś, co koduje jedno białko. Zmiana w takim białku, zwana mutacją, może powodować chorobę. Olbrzymia większość cech naszych nie jest warunkowana przez pojedyncze geny, tylko przez wiele różnych genów. Zwykle sobie myślimy, że jak jest różnica, no to ona obowiązuje każdą osobę. To znaczy, że każdy mężczyzna jest różny od każdej kobiety. Ja myślę, że to jest w ogóle największy błąd w myśleniu o tych różnicach. Że to są zawsze różnice, no, w usadowieniu jak gdyby wartości średnich, i te średnie bardzo często nie są tak rozpięte, tylko tak blisko siebie są. Co oznacza, że jest pewien procent mężczyzn, którzy czegoś tam robią więcej albo mniej niż kobiet, ale tylko pewien procent.
i że w drugą stronę jest także bardzo wiele kobiet, które czegoś tam robią więcej niż mężczyźni. To dosyć dobrze wiadomo w tej chwili dzięki takiemu świetnemu narzędziu analizy, który się nazywa metaanaliza, gdzie generalna idea jest taka, że w roli pojedynczego obiektu badanego występuje cała próba zbadana, na przykład całe 1000 osób to jest jeden punkt obserwacji, prawda? I na przykład za chwilę będę mówił o różnicach w zdolnościach matematycznych. One są oparte na metaanalizie 260 badań, które obejmowały w sumie 4 miliony osób. Czyli to jest naprawdę potężna baza danych, na której można już no, jakoś tam się sensownie oprzeć. I generalnie rzecz biorąc, idea jest taka, że te różnice są stosunkowo niewielkie, a po drugie występują tylko niekiedy. Znaczy chciałoby się powiedzieć, gdyby to zdanie miało sens, że mężczyźni i kobiety są do siebie o wiele bardziej podobni niż się różnią. Tylko że niestety to zdanie nie ma wielkiego sensu, bo co to właściwie miałoby znaczyć. Ale można by taką egzegezę od tego zdania przeprowadzić. Że się różnią tylko w niektórych dziedzinach i dosyć dobrze te dziedziny są zidentyfikowane. Po pierwsze różnią się preferencjami, różnią się w kontaktach wzajemnych. To znaczy różnią się bardzo silnie preferencjami kierowanymi na płeć przeciwną. I tutaj mamy dosyć dobrą taką bazę danych międzynarodową, obejmującą 37 kultur w tej chwili, gdzie na przykład niezmiennie występuje coś takiego, że kobiety pożądają mężczyzn nieco starszych od siebie, pożądają mężczyzn, którzy są ambitni, inteligentni, co się interpretuje, że są zdolni do pozyskania zasobów materialnych. No i także, co tu dużo ukrywać, preferują już tych, którzy te zasoby mają. I to było niepoprawne politycznie, proszę Państwa. Ale powtarzam, że wcale nie wszystkie kobiety oczywiście preferują to bardziej niż wszyscy mężczyźni. Nie jest tak, że dowolnie wybrana kobieta zawsze będzie miała takie preferencje. Natomiast mężczyźni się na przykład nie bardzo przejmują ambicją i inteligencją kobiet. Nie zależy im na tych cechach. I to niezależnie od kultury, czy są muzułmanami, czy katolikami, czy kalwinami, no kimkolwiek, nie ma to znaczenia. Natomiast no, preferują, krótko mówiąc, młodość i urodę, a także umiejętność gotowania, co wymyka się rozumieniu. I to też jest w badaniach, tak? To też mówią badania, tak. Natomiast jeśli chodzi o zdolności, znaczy, no i poza tym są też bardzo duże różnice w zakresie seksu. Na przykład wszędzie na świecie, a badano naprawdę wiele kultur, mężczyźni pożądają większej różnorodności seksualnej niż kobiet. I na przykład marzenia seksualne mężczyzn są zupełnie inne niż kobiet, prawda? Ulubione marzenie seksualne mężczyzny to takie, że on jest szeryfem miasteczka ze przeproszeniem pełnego gołych bab, prawda? A pod każdą szerokością geograficzną ulubione marzenie kobiety seksualne to jest takie, żeby był ten jeden i żeby on ewentualnie zachowywał się w odpowiedni sposób. Natomiast jeśli chodzi na przykład o takie stereotypowe sądy na przykład na temat różnic zdolności, to tutaj przynajmniej jeśli chodzi o zdolności matematyczne i werbalne, te o których się najczęściej mówi, to one są bardzo nieznaczne. Na przykład zdolności werbalne w tym sensie, że kobiety mają większe niż mężczyźni, to one są bardzo niewielkie, to znaczy te średnie są rzeczywiście bliziutko siebie. Największa różnica jest w zakresie produkcji mowy, a więc ilości wypowiadanych słów, ale też wcale nie zawsze, bo na przykład w mieszanym płciowo zespole ludzi więcej mówią mężczyźni niż kobiety, ponieważ mężczyźni próbują zdominować wszystkich obecnych, w szczególności innych mężczyzn zresztą, czego kobiety nie próbują. Jeśli chodzi o zdolności matematyczne na przykład, to średnio rzecz biorąc ta różnica, przewaga mężczyzn jest bardzo nieznaczna i w dodatku ona się bardzo silnie zmienia jako funkcja wieku i jak gdyby poziomu, na którym zdolności, o którym mówimy. Na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej ona wręcz ulega odwróceniu. Dziewczynki lepiej nieco wypadają niż chłopcy. Dopiero na poziomie uniwersytetu i po skończeniu studiów przewaga mężczyzn się pojawia i po skończeniu studiów jest już rzeczywiście duża. Także to wszystko jest, no w naszym kraju ludzie wykształceni stanowią kilkanaście procent, więc no tak naprawdę to te różnice, przewaga matematyczna mężczyzn dotyczy bardzo niewielkiej frakcji populacji. Czyli te różnice są, ale tak jakby ich nie było z praktycznego punktu widzenia.
No i tutaj długo by jeszcze można było mówić, ale pewnie nie mam długo mówić, tylko już skończyć. Więc konkluzja jest taka. To, że różnice niektóre są, to nie znaczy, że tego rodzaju różnice powinny wpływać na indywidualne decyzje dotyczące ludzi. Ponieważ to są różnice tylko statystyczne, jest tylko pewne prawdopodobieństwo, o czym była tutaj zresztą mowa. Poza tym jest jeszcze i taka zależność, że te różnice bardzo silnie zależą od kontekstu. Na przykład mężczyźni są podejrzewani o większe skłonności przywódcze niż kobiety. Jak się obserwuje małe grupy rozwiązujące zadania, złożone z osób, które się uprzednio nie spotkały, to rzeczywiście tak jest, że mężczyźni się częściej wyłaniają jako przywódcy tych grup. Ale jak się rozróżni dwa rodzaje przywództwa, które najczęściej się obserwuje, wyłanianie się dwóch rodzajów przywódców w takich nieformalnych grupach, mianowicie jeden przywódca zadaniowy, taki, który trzyma towarzystwo, za buzię towarzystwo i prowadzi do zadania, a drugi typ spontanicznego przywódcy to przywódca taki społeczno-emocjonalny, który jest ukierunkowany na funkcjonowanie grupy, to się okaże, jak rozbijemy na te dwa rodzaje przywództwa, to się okaże, że przewaga mężczyzn dotyczy wyłącznie przywództwa zadaniowego, a jeśli chodzi o to przywództwo społeczno-emocjonalne, to wręcz jest przewaga kobiet, czyli one się częściej wyłaniają jako przywódcy w tym sensie. Także to, to tyle. Liczy się, że nie zawsze i że kontekst jest bardzo istotny. Jak to jest z tą naszą inteligencją w kontekście porównań międzyrasowych? Tak jak pan profesor Pisula przed chwilą powiedział, rasa jest pojęciem naładowanym emocjonalnie. Ten ładunek, że tak powiem, emocji pozytywnych, negatywnych, ale przeważnie negatywnych, jest właściwie zjawiskiem dość niedawnym. Wywodzi się może spod 40, sprzed 30 lat i jego kolebką była Ameryka, z powodów oczywistych. Amerykanie mają na głowie ten problem mniejszości rasowych, równego albo nierównego traktowania mniejszości rasowych i, krótko mówiąc, rasizmu. To osiągnęło już rozmiary historyczne, można powiedzieć. To zaczyna powoli docierać do Europy również, ale chwała Bogu z punktu widzenia naukowego, jeszcze nie w tym stopniu. Ktoś tak napisał, czytałem ostatnio taką uwagę, że w Ameryce rozmawianie o publiczny dyskurs na temat rasy i używanie w ogóle samego terminu rasa jest czymś tak nieprzyzwoitym, jak lat temu, powiedzmy 100, w epoce wiktoriańskiej byłoby dyskutowanie publiczne o seksie. Teraz te rzeczy się odwróciły i pojęcie rasy stało się tabu. Do tego stopnia, że nawet w literaturze naukowej próbuje się słowo race w anglosaskiej literaturze, ale amerykańskiej w szczególności, zastąpić pojęciem grupy etnicznej, ethnic group. Po prostu grupy etniczne są grupami innego rodzaju, aniżeli rasy. Rasy to są podgatunki, mają dobrze zdefiniowane pojęcia, definicje w biologii, są zrozumiałe dla każdego biologa i są ugrupowaniami o charakterze biologicznym. Różnice międzyrasowe mają charakter biologiczny, genetyczny, natomiast nie grupy etniczne. Więc po tym wstępnym wyjaśnieniu, trwało ono może zbyt długo, chcę powiedzieć tylko tyle, że z punktu widzenia antropologii, o dziwo, wytrzymał przeszło 200-letnią próbę czasu trójpodział, taki wielki trójpodział gatunku Homo sapiens na trzy wielkie rasy, albo rasy geograficzne, jak się czasem je nazywa, albo podgatunki, jakby powiedział zoolog. Mianowicie negroidów, czyli czarnych, których kolebką była i jest Afryka subsaharyjska, mongoloidów, czyli popularnie mówiąc żółtych, których kolebką była Azja Wschodnia, a zwłaszcza północno-wschodnia, i kaukazoidów, na temat historii tego pojęcia dość dziwacznego, czyli białych, których kolebką był Bliski Wschód i Europa. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że przeciwko pojęciu rasy, czy pojęcie rasy jest atakowane przez wielu antropologów, również amerykańskich, za pomocą takich argumentów, że nie ma sensu, już dawno, ze 40 lat temu, znany skądinąd bardzo antropolog amerykański Frank Livingstone opublikował taki głośny artykuł pod tytułem There are no races, there are only clines. Clines, kliny,
to są izotermy, to są stopniowe przejścia, prawda? Nieostre przejścia, że coś narasta w miarę posuwania się na północ albo w miarę posuwania się na wschód i tak dalej. A więc tylko zmienność klinowa, jak to mówią antropolodzy. Co jest nieprawdą, dlatego że jest cały szereg przykładów, nawet we współczesnym świecie, a pełno ich było w epoce przedkolonialnej, przed podbojami kolonialnymi przez Europejczyków, bardzo ostrych granic rasowych, spowodowanych na przykład barierami geograficznymi. Do dzisiaj jedna taka została, są nią Himalaje. Ludzie mieszkający na północ od Himalajów są rasowo zupełnie inni, aniżeli ludzie mieszkający na południu od Himalajów. No i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o to IQ, no wiadomo, dlaczego to jest taka cecha wrażliwa. Dlatego, że cywilizacja współczesna podniosła inteligencję, a zwłaszcza tą inteligencję typu logiczno-abstrakcyjnego, na takie wyżyny, jako cnotę ludzką, jako cnotę indywiduum, że mówienie o tym, że istnieją grupy, które pod tym względem są lekko lub bardziej upośledzone w stosunku do innych, jest traktowane jako no, bardzo wyobraźliwie, jako coś trudnego do przełknięcia. Trzeba zadać pytanie, czy IQ jest w ogóle dziedziczne, to znaczy, czy ma komponentę genetyczną, czy może jest wyłącznie kształtowane przez środowisko. To są, proszę Państwa, współczynniki korelacji pomiędzy krewnymi rozmaitych stopni. Pod względem IQ korelacja pomiędzy MZ-ami wychowanymi razem w jednym domu jest bardzo wysoka, 0,83. To jest bardzo wysoka korelacja. Proszę to porównać z MZ-ami, a więc też z osobnikami, z parami osobników identycznych genetycznie, które są wychowane w osobnych domach. Niewiele jest takich par, niewiele jest takich przypadków, ale są one z genetycznego punktu widzenia tak interesujące, że genetycy i antropolodzy wyłapują już od wielu lat, gdzie można, i pewne dość spore próby tego rodzaju bliźniąt są, na tyle, że można było policzyć współczynnik korelacji. Proszę zobaczyć, jak fakt wychowania w różnym środowisku obniża to podobieństwo. Proszę następnie porównać wartość korelacji dla monozygotycznych bliźniąt wychowanych osobno i dla dyzygotycznych, czyli dwujajowych bliźniąt wychowanych razem. Otóż i to jednopłciowych. Proszę zobaczyć, że pomimo, że porównujemy tutaj MZ-y wychowane osobno z DZ-ami wychowanymi razem, różnica współczynników korelacji jest wiele mówiąca. Mianowicie, jeżeli pewna cecha, tak jak z tych danych, a jest więcej takich, wynika, ma w populacji zmienność spowodowaną faktem, że osobnicy poszczególne indywidua się różnią genetycznie, w tym wypadku genami determinującymi IQ, to z tego jeszcze wcale nie wynika, że w tej cesze mają istnieć różnice międzypopulacyjne. Wcale z tego nie wynika. Różnice międzypopulacyjne są zupełnie inną kategorią zmienności, inną kategorią zróżnicowania, aniżeli różnice międzyosobnicze, czyli wewnątrzpopulacyjne. Więc czy różnią się czarni od białych, czy nie? Odpowiedź na to można by ich więcej dać. Ten slajd, na którym widzicie Państwo rozkład różnic wyrażonych w jednostkach odchylenia standardowego, stwierdzonych w 160 badaniach pomiędzy czarnymi i białymi. Średnia dla IQ jest przyjmowana jako 15 punktów, więc proszę zwrócić uwagę, że na lewym skrzydle tego rozkładu jest kilka zaledwie badań, które stwierdziły brak różnic pomiędzy czarnymi i białymi. Na prawym skrzydle rozkładu jest kilka czy kilkanaście badań, które stwierdziły bardzo wielką różnicę pomiędzy czarnymi i białymi na korzyść białych, rzędu 2 odchyleń standardowych. Na przykład, natomiast największa część tych różnic wyraźnie koncentruje się koło liczby 1. Czyli można powiedzieć, że średnio różnica IQ pomiędzy białymi i czarnymi wynosi jednostkę odchylenia standardowego. Proszę z kolei spojrzeć na ten rysunek, który jest może troszkę skomplikowany, parę słów muszę o nim powiedzieć. Na dole jest skala rodzicielskiego SES, czyli statusu ekonomiczno-społecznego, mierzonego
zarobkami, wykształceniem i pozycją zawodową. Ta dolna krzywa pokazuje wzrastanie, stopniowe wzrastanie średnich wskaźników u czarnych w miarę przechodzenia od dolnych do dużych, do wysokich wskaźników społeczno-ekonomicznych. To nie jest niespodzianką, ponieważ wiadomo, że w każdej z osobna z ras i u białych, i u czarnych wpływ środowiska społeczno-ekonomicznego na IQ jest bardzo wyraźny. Nie towarzyszą temu jakiekolwiek zmiany w krzywej tej górnej, która pokazuje znowu w jednostkach różnicę pomiędzy białymi i czarnymi w jednostkach odchylenia standardowego. Proszę zauważyć, że w miarę wzrastania położenia społeczno-ekonomicznego czy pozycji na skali społecznej rodziców, te różnice w zasadzie poza dolnym końcem skali nie zmieniają się. Są dość stabilne. To jest jedno z najeleganckich badań wpływu środowiska społecznego, a zarazem genów na IQ. Znane jest w literaturze jako The Minnesota Study, ponieważ zostało wykonane w stanie Minnesota i składało się z około 150 rodzin, które miały adoptowane dzieci. Rodzice z reguły mieli wykształcenie akademickie. Raz badano dzieci w roku 7 roku życia i potem po 10 latach ponownie w 17 roku życia. Ten pierwszy wiersz oznacza biologiczne dzieci, oczywiście białe, tych rodziców, w tych rodzinach. Drugi wiersz oznacza adoptowane dzieci, białe, w tychże rodzinach. Trzeci wiersz oznacza dzieci adoptowane, takie, które są mieszane rasowo, mianowicie pochodziły z białej matki i czarnego ojca. I wreszcie czwarty wiersz, dzieci adoptowane w tych rodzinach, będące biologicznymi dziećmi obydwojga czarnych rodziców. I proszę spojrzeć na to, co się dzieje ze wskaźnikami IQ, w jaki sposób one systematycznie spadają w miarę oddalania się od pierwszego wiersza ku mieszańcom i wreszcie na czystych rasowo murzynach kończąc. Wyniki ogólnonarodowego amerykańskiego badania osiągnięć szkolnych w pewnych skalach wyrażonych w trzech dziedzinach, mianowicie w naukach przyrodniczych, w matematyce i w czytaniu, znaczy w rozumieniu tekstów, biegłości czytania i tak dalej. Raz to badanie przeprowadzone w roku 1970 i drugie 20 lat później, na innych osobnikach. Może proszę spojrzeć na czerwone tylko liczby wypisane w tej prawej skrajnej kolumnie, które pokazują procent zmiany, to znaczy jak gdyby procent przybliżenia się czarnych uczniów do białych uczniów w ciągu tych 20 lat. To są bardzo wybitne zmiany. 20%, 45%, 50%, 50% w przypadku matematyki u 17-latków na przykład, 55%. Optymistyczny obraz, bo prawdopodobnie pokazuje po prostu bardzo znaczną poprawę jakości szkolenia, jakości nauki szkolnej, czyli jakości szkolnictwa, a prawdopodobnie również poprawę warunków społeczno-ekonomicznych rodzin. I wreszcie wyniki ankiety rozpisanej do około 1500 psychologów, pedagogów i ludzi pokrewnych profesji, znających się na rzeczy, każdą z tych osób zapytano o to, czy wyższość białych nad czarnymi pod względem IQ jest pochodzenia wyłącznie społecznego, wynika wyłącznie z upośledzenia społecznego murzynów. 15% było takich odpowiedzi. Nawiasem mówiąc, ankieta była anonimowa. Znaczy adresat nie wiedział, kim jest nadawca. Tylko 1% respondentów wypowiedział się, że ta różnica międzyrasowa jest genetycznego pochodzenia wyłącznie. 45% orzekło, że ona jest mieszana, ma w sobie komponenty i społeczne, i genetyczne. 25% powiedziało, że dane jak dotychczas są po prostu niewystarczające do wyciągnięcia konkluzji. I 14% nie odpowiedziało w ogóle. Te dane, które pan profesor przedstawił, no, pokazały rzecz, o
której ja chciałem, żebyśmy sobie powiedzieli gdzieś na końcu naszej dyskusji, mianowicie, czy pytanie, które zadaliśmy, zapraszając Państwa do dyskusji dzisiejszej, jest poprawne? Czy pytanie, które brzmi, czy rządzą nami geny, jest poprawne? I dla wielu z nas jest oczywiste, że to jest pytanie niepoprawne. Nie wolno w ten sposób zadawać pytania, bowiem to z gruntu fałszuje rzeczywistość. Ale to pytanie oddaje ducha, w jakim bardzo często pisane są różnego rodzaju komunikaty w prasie codziennej, w mediach. No więc my na fali tego rodzaju komunikacji również chcieliśmy Państwa sprowokować, mam nadzieję, że za chwilę Państwo dadzą temu wyraz, do udziału w tego rodzaju debacie, bowiem poprawniej, wcale nie wiem, czy do końca poprawnie, ale na pewno poprawniej zadane pytanie brzmi tak, w jakim stopniu genetyka kieruje zachowaniem się człowieka, w jakim stopniu kształtuje jego psychikę i oczywiście bliższa poprawności odpowiedź będzie odpowiedzią probabilistyczną, to taką odpowiedzią, gdzie będziemy posługiwali się wskaźnikami statystycznymi. Otóż będziemy, będąc rzetelnymi badaczami, mówili tak, przy pewnych założeniach dotyczących środowiska oddziaływającego na organizmy, a mówię o tym dlatego, że wskaźniki odziedziczalności są bardzo wrażliwe na to, w jaki sposób dokonuje się pomiaru zachowania, pomiaru tych cech ilościowych, które się szacuje. Tam taki króciutki przykład, żeby nie przedłużyć, ale żeby pokazać, na czym to polega. No, możemy obliczać odziedziczalność cech ilościowych, na przykład porównując linie genetyczne, szczepy wsobne różnych zwierząt laboratoryjnych, które są hodowane w różnych warunkach środowiskowych. I wtedy mamy z jednej strony czynnik środowiskowy, który nam oddziaływuje w różny sposób na te osobniki. Z drugiej strony mamy czynnik genetyczny, który kontrolujemy i uzyskujemy różnego rodzaju oszacowania, że oto w danej charakterystyce większy udział w wyjaśnieniu zmienności miał czynnik genetyczny, a w innej charakterystyce był to czynnik środowiskowy. Otóż trzeba mieć świadomość, że od konkretnej konfiguracji tych czynników zależy to, jakie oszacowanie uzyskamy. Jeżeli badamy zwierzęta bądź ludzi w bardzo zróżnicowanych warunkach środowiskowych, to wskaźniki środowiskowe uzyskują wyższe oszacowania wpływu wyjaśniania różnic indywidualnych. Jeżeli natomiast tą zmienność środowiskową zredukujemy, to wówczas w tym torcie, który zawsze wynosi 100%, wyższy udział uzyska czynnik genetyczny, więc są to miary względne, trzeba o tym zawsze pamiętać.